Ale udało się przynajmniej bardzo łatwo wejść do maszyny startowej. Teraz Remus, on także bez problemu zajmuje miejsce i jako ostatni Witcher. No, sprawnie to poszło. Mamy komplet uczestników w maszynie startowej. Czekamy na sygnał do startu. Drzwiczki się otworzyły i gonitwa wystartowała. 2400 metrów mają do przebiegnięcia. Trudno powiedzieć, kto jest na froncie, ale przechodzi na niego Karagana, oznaczona numerem 5. Tym razem z Remusem po zewnętrznej. Remus idzie na front. To on chyba będzie chciał tutaj poprowadzić ten wyścig. Remus, za nim Karagana. Na trzecim miejscu jest Bailando. Na pozycji czwartej galopuje Igraszka. Na piątym miejscu jest Inpolonia. Za nią na pozycji szóstej galopuje Witcher. Handaro na siódmym i Zafa na ósmej pozycji. Około 1800 metrów pozostało do celownika. Zbliżają się do przeciwległej prostej. Mocne tempo narzucił Remus, oddala się rywalom, ma kilka długości przewagi, a na drugim miejscu galopuje Karagana, która natomiast ma kilka długości nad kolejnymi uczestnikami. Na trzecim miejscu jest Igraszka, na pozycji czwartej galopuje Inpolonia, tuż obok jest Handaro, na piątym miejscu Bailando, dalej tam Witcher, Zafa, no ale wciąż olbrzymią przewagę ma Remus, oznaczony numerem 7. Jeszcze około 1300 metrów, 1200 metrów pozostało do celownika. Remus wyraźnie słabnie, dogonili go pozostali uczestnicy. Na drugim miejscu, tuż za Remusem jest Handaro, na trzecim teraz Karagana, na pozycji czwartej Igraszka, na piątym Inpolonia, na pozycji szóstej jest Witcher, na siódmym Zafa i na ostatnią odpada Bailando. Uczestnicy są teraz w zakręcie, będą się już zbliżać do prostej finiszowej, są teraz w połowie zakrętu. No i na froncie jest oznaczony numerem szóstym Handaro, z którym olbrzymie problemy miał przed wejściem do maszyny startowej. Dastan Sabat-Bekov wraca na bieżnię po rocznej przerwie. No i Handaro wyprowadza z kilkoma długościami przewagi na prostą finiszową. Na drugim miejscu jest Igraszka pod Natalią Henzel. Na pozycji trzeciej zdaje się, że tam Karagana jeszcze się broni przed Witcherem. Jeszcze 350 metrów pozostało do celownika. Na froncie wciąż jest Handaro, ma kilka długości przewagi. Na drugim Igraszka, na pozycji trzeciej Karagana, na czwartym Witcher. Rozciąga się ta stawka, tak więc spokojnie biegnie dosyć Handaro, zwłaszcza, że ma jeszcze przewagę. Pozostało mu 120 metrów do celownika. Atakują go Igraszka oraz Karagana. Handaro! Handaro jeszcze prowadzi! Handaro! Handaro wygrywa! Na drugim Igraszka, na trzecim Karagana, na czwartej pozycji Witcher, dalej Zafa, Inpolonia, Remus i na ostatnim Bailando. Oznaczony numerem szóstym Handaro, trenowany przez Michała Borkowskiego, dosiadany przez Dastana Sabat-Bekova. Jako pierwszy minął linię celownika. Zaczekajmy na oficjalne potwierdzenie tego rezultatu przez komisję techniczną.